Cześć, dzień dobry. Hello, hello. Andrzej Stedelski z Słupsk. Witam Was serdecznie i zapraszam w ten słoneczny poranek. Tak, dzisiaj 25. Krzysztofa. Wszystkim Krzyśko, wszystkiego najlepszego, a jutro pozdrowienia imieniowe dla wszystkich Ań. Ojeny, Anię w pracy mam. Ja się sunę. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy następne spotkanie winyle na lato. Płyty winylowe na lato. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku, a filmiku płyty, które już będą za chwilę w sklepie na półkach leżały. I zaczynamy od czego? Takiego dreszczowca, od horroru. Zaczynamy od thrillera. Thriller, Michael Jackson. Michael Jackson i thriller. Proszę ja Was, tak to wygląda. 82 rok, wytwórnia Epic. Płytka jest, o ile pamiętam dobrze, to pierwsze tłoczenie. Oryginalna wkładka, a tu mamy na tej wkładce jeszcze Michaela Jacksona z Paulem McCartneyem, walczą o dziewczynę. This girl is mine. Jeszcze raz tutaj, uwielbiam tam kopertę, tą okładeczkę i uwielbiam oglądać to w innych okularach. Słuchajcie, zmiana okularów i teraz chyba 40 lat. Dobrze mówię? 84 rok, wytwórnia A&M. No i facet, który od 40 lat biegnie do niej. Ten to ma kondychę, 40 lat do niej biec. Ciekawe, czy kiedykolwiek dobiegnie. Pioseneczka Run to You to właśnie numer trzeci na pierwszej stronie. Oprócz tego mamy chociażby Summer of 69, lato 69. Brian Adams z tymi kawałkami. Po Brianie Adamsie mamy wszystko, everything, każda rzecz but the girl. Każda rzecz, ale dziewczyna. Ok, everything but the girl, play baby, the stars shine bright. Ok, to jest album i kiedyś miałem ten album z autografami, no ale to już został sprzedany. Dużo autografów nie było, dokładnie dwa autografy w liczbie. O, w następnym filmie będziemy liczyć właśnie, nie tylko na siebie. Ok, Sky 5. Sky, album 5, zdaje się, że to jest koncertowy album, podwójny, gay fotokładeczka. Co my tu mamy? The Animals, 20 minut 56 sekund, The Swan, 4 minuty 36, Dance of the Little Fairies, Love Duet, no, to było na pierwszej płycie, a na drugiej co? Chcecie zobaczyć co? Dowiedzieć się, wejdźcie na stronę www.popmaster.pl albo przyjdźcie na Wileńską 39, do sklepu i się dowiecie. Ok, Chris DeBarge, Into the Light. A tu chociażby Last Night, chociażby The Lady in Red. Na drugiej stronie mamy coś jeszcze? The Leader, The Vision, What's About Me. Właśnie, What's About Me. Ja mam tą płytkę, The Lady in Red jest jeszcze na tej płytce i także na tej płytce. Także jeśli ktoś lubi The Lady in Red, ktoś uwielbia Chrisa DeBarge'a, a są tacy ludzie, ja też lubię posłuchać od czasu do czasu, nie za często, ale tak raz na pół roku, może częściej lubię posłuchać sobie DeBarge'a. Zresztą dużo rzeczy lubię posłuchać, a po prostu czas na to nie pozwala, albo akurat w danym momencie człowiek ma ochotę co innego robić niż słuchać muzyki. Okej, okay, zwłaszcza w moim przypadku, 8 godzin, nie, 7 godzin dziennie słucham muzyki w sklepie, w domu od czasu do czasu. Okej, okay, Boys and Girls, chłopaki i dziewczyny, chłopcy i dziewczęta. I Brian Ferry. Tak, albo tak, albo tak. Tu mamy Brian Ferry. Boys and Girls nie widać, to mamy Boys and Girls, ale nie ma Briana Ferry'ego. Napisy, że to jego album. Ok, Forever, Cool and the Gang. Cool and the Gang i Forever. A to chociażby Victory, Wielki Przebój. Lion Richie poszedł już na swoją, zaczął produkować swoje albumy, solowe, także już nie ma na tej płycie, jest za to James Taylor, głos James Taylor, J.T. Taylor. Ok, muzyka filmowa, Dustin Hoffman i Mary Streep. Kramer kontra Kramer, w Polsce było jako sprawa Kramerów. Muzyka do filmu, no w sumie muzyka klasyczna. Vivaldi, Purcell. No, nie wiem, jak nawet jego czytać. Ok, La Bionda, duet włoski. Płyta prawdopodobnież wydana albo w południowej Afryce, albo w Mozambiku. Bo tylko w tych dwóch krajach, jak sprawdziłem w internecie, Gallo, wytwórnia, wydała tą płytę. A tak to Baby Records, tam inne, jakieś niemieckie, Ariola, czy ktoś tam, Interpak wydawał, a tu Gallo. A Gallo tylko w tych dwóch krajach wydało.
Poko, spoko, poko, słuchajcie, poko, zespół, rockowo-countrowy zespół, taki trochę The Eagles, plus 4, taka seria wyszła właśnie, plus 4, i tutaj ABC Records właśnie umieściło 4 przeboje zespołu Poco, ale 4 przeboje, jeden to na pewno był przebojem, to znaczy nawet dosyć popularnym, dosyć znanym w Polsce, Rose of Cimarron 76 roku, epka, 12 cali, 45 obrotów na minutę. Jeszcze jedna płyta z muzyką filmową, Midnight Cowboy. Proszę bardzo, Nilsson śpiewa tutaj tytułowe piosenkę Everybody Talking About Me, chyba tak to później dalej leci. Także Nilsson śpiewa ten od Without You, co później Mary Carey śpiewała, Maria Carey. A my to w latach 70. mówiliśmy Ken Lee na tą piosenkę. To właśnie ten Nilsson śpiewa Everybody's Talking About You. Ok, Chris DeBarge ponownie wrócił. Far Beyond His Castle Walls. To jest reedycja, 74 rok, i A&M wytwórnia. I w reedycji inna okładka się pojawiła. A w oryginale jaka okładka? No to musicie wejść na stronę www.popmaster.pl i się przekonać, jaka okładka w oryginale była, jak ona wygląda. Dobrze, Bobby Womack, So Many Rivers, Bobby Womack, czyli mamy Funky Soul. Teraz mamy duet, Womack and Womack, czyli ten Bobby ze swoją panią. Love Wars, Wojny Miłosne. Teraz Elton John, Two Love for Zero, w tym momencie chyba w Gdańsku, w 84 roku, to 83, to możliwe, albo 83, albo 4, jak występował Elton John. To koncert zaczynał od właśnie tej piosenki To Love for Zero, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. To Love for Zero, dwie wersje okładki były. Jedna z powycinane były To Love for Zero i kolorowa wkładka. O właśnie te kolory i po prostu mogła, jakby się wyciągnęło kopertę, no to było białe. Jak się wkładało, to się kolory pojawiały. A to już nie jest powycinane, to już jest na stałe. Także to ta druga wersja, ta skromniejsza moim zdaniem. Ok, wracamy z powrotem do Chrisa DeBarge'a, The Getaway. A tu chociażby Don't Pay the Ferryman albo Ship to Shore. Ok, teraz pora na Ricka Astleya. Rick Astley i Whenever You Need Somebody. Oprócz tego mamy jeszcze When I Fall in Love, to Nat King Cole, When I Fall in Love. Ok, Never Gonna Give You Up. Takie kawałeczki się znajdują. To może jeszcze pociągniemy z podobną muzyką, z podobnym wykonawcą, z kolegą z ławki szkolnej, można by było rzec, Jason Donovan. 10 Good Reasons. 10 dobrych powodów. Myślałem, że 10 piosenek jest. I to były dobre powody, żeby umieścić na płycie. Ale niestety, piosenek jest 11. To znaczy, stety. Może 10 dobrych powodów to 10 piosenek zaśpiewanych przez Jasona Donovana, bo 11 utwór na drugiej stronie jako ostatni, Especially For You, to jest duet. Jason Donovan i Kylie Minogue. Tak, Jason Donovan, Kylie Minogue w duecie, Especially For You. Ok, to już prawie kończymy. New Flame, Simple Red. Teraz pewnego razu w Ameryce, słuchajcie, no, wygląda jak płyta winylowa. Wypisz, wymaluj, zobaczcie, płyta dokładnie te same rozmiary. Ale to nie jest płyta winylowa. Dwie płyty w środku. Ale jakie? Już wam pokazuję, jakie. Spokojnie, chwileczkę. Ale Laserdisc, laserdisc, jak to woli. To mamy nie muzykę filmową, a mamy cały film z tą muzyczką. 2 godziny z groszami, chyba 2:30. To jest druga płytka. Trzecia strona filmu i czwarta strona filmu. To jest takie wczesne DVD. System nie przyjął się na rynku z jednego prostego, prozaicznego powodu. Odtwarzacze były zbyt drogie i mało kogo było stać na zakupienie sobie odtwarzacza Laserdisc. Ja kupiłem sobie, co prawda 30 lat po premierze, czy tam 40. No i muszę powiedzieć, że tak, jakość filmów może na starych odbiornikach telewizyjnych była fantastyczna. Na nowych odbiornikach telewizyjnych jest taka klasy VHS, może ciut lepiej niż VHS. Że nieciekawa, dźwięk fantastyczny. Amerykańskie wydanie, tak notabene? Ok, i na zakończenie Randy Crawford, Windsong i Randy Crawford.
I to by było dzisiaj na tyle. A w następnym odcinku zaczniemy od polskiej muzyki, później zagraniczna, a jeszcze następny odcinek tylko i wyłącznie polska muzyka. Polska muzyka, niekoniecznie filmowa. Nie, filmów tam żadnego nie będzie. Dobrze, dziękuję za oglądanie, odpoczywajcie. Życzę Wam naprawdę dużo słońca, fantastycznych spędzonych wspólnie wieczorów, nie wiem, przy ognisku, przy kawie, przy winie. I zapraszam do następnego spotkania, które już niebawem. Na razie, cześć Wam.